tak, generalnie można powiedzieć, że mecz, który ocenialiśmy jako sportowo możliwy do gry takiej na dystansie 5 setów, bardzo wyrównany, ciekawy taktycznie, podparty doskonałą grą zawodników, no niestety nie przydarzył się. Nie chcę wchodzić dokładnie w powody, bo to nie jest tak łatwo. Oczywiście ten moment ligi nie jest ani momentem, żeby być w super formie, ani być kompletnie bez formy, ale różnica w dyspozycji tej ogólnie mówiąc fizycznej, dyspozycji dnia, jak chcemy, możemy tutaj dobierać słowa, była zbyt duża. To się przełożyło przede wszystkim na niesamowitą skuteczność gry w elementach decydujących w męskiej siatkówce o wyraźnej przewadze, którą widzieliśmy. Skry to był oczywiście atak i blok, czyli szybkość, tempo gry, dynamika, moc uderzenia była atutem Skry. Warto zwrócić uwagę, że Skra miała jeden bardzo słaby element jak na ten zespół, zagrywkę. Oni w ogóle dzisiaj praktycznie nie funkcjonowali w zagrywce punktowej i tu wydawało się, że Asseco Resovia, mając 50-paroprocentowe, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym secie, nawet blisko 60-procentowe przyjęcie, 50-procentowe przyjęcie w drugim secie, nie umiała nawiązać równowagi, wyrównać tego tempa gry na siatce, w żaden sposób zniwelować. No tu przykładem takim aż nadto jaskrawym jest zerowa zdobycz punktowa Asseco Resovi w blokach. To się zdarza, no naprawdę, jak to mówimy, właściwie to się nie zdarza. To się nie powinno zdarzyć na tym poziomie. Ja żałuję jednego, że w tym meczu właśnie dwa zespoły nie spotkały się, mając taki potencjał sportowy jednej, drugiej drużyny, bo ten mecz jest meczem prestiżowym, jest meczem o 3 punkty, ale to nie jest mecz, który o czymś rozstrzygnął, czy kogoś już przekonał, że jedna z drużyn, czy druga jest zdecydowanym już do końca faworytem. Natomiast ślad w głowie na pewno jakiś zawodnikom Asseco Resovi zostawi, bo musi zostawić. Oby to był taki ślad napędzający i motywujący. Dzisiaj było widać, że nastąpił ten demotywujący, ta dobra i skuteczna gra. Nieraz w akcjach pozornie wyglądających za przegrane Skra zdobywała punkt. No, podcinanie skrzydeł, to się mówi, walka ze sobą dotknęła dzisiaj Asseco w całej, bym powiedział, szerokości gry siatkarskiej, we wszystkich aspektach, do czego właściwie się nie dotknęli. Dlatego nie chciałbym się bardziej o zawodnikach wypowiadać personalnie, choć w czasie meczu komentując, no nie dało się omijać słabej gry kolejnych zawodników. Ale właśnie mówię, że to dotknęło wszystkich graczy Asseco, to mówię o dyspozycji dnia, o dyspozycji na ten moment sezonu i tylko takie znajduję na dzisiaj na gorąco wytłumaczenie. Innego nie, bo różnica w umiejętnościach nie jest tak wielka. Różnica indywidualna jednej i drugiej drużyny w graczach, czy nawet w poziomie zgrania drużyn, też nie jest aż tak dająca aż taką negatywną różnicę. Bym powiedział wręcz odwrotnie. Skra gra jednym takim większym monolitem od pewnego czasu i tu znajdowaliśmy drobną przewagę, że kilka akcji Skra może wygrać tak zwanym siatkarskim, fajnym sposobem, improwizacją, czego może nie mieć na dzisiaj jeszcze Asseco. Ale sportowo to miał być mecz o wiele bardziej wyrównany, a taki nie był. No chyba nie ma co się bardziej wgłębiać, zawodnicy Resovi muszą się przespać z tym, a jest to pewien problem. Mają bardzo ważny mecz natychmiast pucharowy, myślę, że na tym powinni się natychmiast skoncentrować. Za sportową niemoc dzisiaj Asseco, powiem tak, złego słowa nie powiem, bo tak się zdarza. Za dużo rozegrałem w swoim życiu ja lig, za dużo widziałem w siatkówce. Tak nieraz jest, no ktoś jest od ciebie lepszy. Przykłady można mnożyć z różnych lig, z różnych dyscyplin. Dobre zespoły się spotykają, nie wiem, Barcelona z Realem i przeważnie jest wynik bardzo wysoki dla jednej z nich. Ale to nie może być usprawiedliwienie dla Asseco na jutro. Asseco od jutra musi, i to co dokończę myśl, przede wszystkim zabrakło mi aspektu takiego psychologicznego. Za szybko pękli psychicznie. Jeśli już pękasz psychicznie, to znaczy, że ta słabość dzisiaj fizyczna zawodnicy Asseco odczuwali.
gdyby oni czuli, że jeszcze dzisiaj coś mogą ugrać, powinni sobie pomóc, ja to nazywam tymi cieszynkami, co nasi kadrowicze, kadra, reprezentacja pokazała. Czasami troszkę trzeba poudawać, być jak poaktorzyć, poderwać, jeden drugiemu jakąś drobną szpilkę gdzieś tam włożyć, uszczypnąć. To nie jest damska gra. No, tutaj trzeba też pokazać charaktery tego męskiego, że tak powiem, męskiej porażki mi zabrakło. Troszkę więcej agresji, nawet wewnętrznej, nawet poszukać spięcia. Te spięcia dadzą się łatwo potem wyjaśnić, nie ma problemu, ale nie przejść w takim stylu jakby już niechęci czy pełnej niemocy, bo niemoc sportową było widać, ale gdzieś brakowało mi takiej reakcji. To jest uwaga jakby do wszystkich zawodników. Ja wiem, że akurat Asseco Resovia ma, zdaje się, więcej introwertyków, no ale to jest problem trenera, że ten profesjonalizm i kamienna twarz czasami musi zostać, widać, troszkę zburzona i powinno się poszukać no troszeczkę takiego akcentu, bym powiedział, no męsko-honorowego, żeby gdzieś tam jeszcze próbować zadać. Ja nie mówię, żeby się wygłupiać, szaleć i robić siebie troszkę klauna, ale jeden, dwóch zawodników myślę, że stać na to, żeby gdzieś kolegów i samego siebie podkręcić. Ja właściwie tylko Andrzeja Kowala słyszałem, który na jednym z ostatnich czasów no po męsku potraktował zespół. To, że nie było reakcji na boisku, to było właściwie do przewidzenia, ponieważ no, zespół się zamknął w sobie, zapadł się.